Alojzy Orione urodził się 23 czerwca 1872 roku jako syn kamieniarza. Był najmłodszym z czterech braci. Imię Alojzy otrzymał na chrzcie dla upamiętnienia przedwcześnie zmarłego brata. Matka chciała chłopcu dać w świętym Alojzym najpiękniejszy wzór do naśladowania. W wieku 6 lat Alojzy rozpoczął naukę w szkole prywatnej w stopniu podstawowym. W wolnych godzinach pomagał w domu. W 13 roku życia zgłosił się do franciszkanów. Pozostał tam jednak niecały rok. Musiał wrócić do domu, gdyż rozchorował się na zapalenie płuc. Po powrocie do zdrowia pomagał ojcu w brukowaniu ulic i dróg. Miejscowy proboszcz poznał się na niezwykłych zaletach chłopca, zarówno moralnych, jak i duchowych. Dlatego umieścił go w internacie, który założył i prowadził święty Jan Bosko w Turynie. Alojzy miał wówczas 14 lat. Ponieważ należał do najlepszych uczniów, przełożeni mieli nadzieję, że młodzieniec zgłosi się do nowicjatu, by w szeregach salezjanów pracować dalej. Orione jednak po wewnętrznej walce uznał, że jego droga jest gdzie indziej. Wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Tortionie. Miał wówczas 17 lat. Ponieważ rodziców nie było stać na opłacenie kosztów nauki w seminarium, mieszkał wraz z innymi kolegami klerykami w małej przybudówce należącej do katedry i usługiwał do mszy świętej kanonikom. Równocześnie był stróżem katedry. 13 kwietnia 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 23 lata. Jako kleryk seminarium biskupiego Alojzy zbierał w swojej izdebce ubogich chłopców i uczył ich praw wiary. Wspierał ich także materialnie, o ile tylko pozwalały na to jego skromne możliwości. Biskup, widząc wcześniej u Alojzego jako kleryka tę pracę apostolską, przeznaczył go już jako neoprezbitera do konwentu świętej Klary, powierzając mu duchowe kierownictwo wobec tamtejszej młodzieży. Równocześnie młody kapłan udzielał się chętnie skazaniami i rekolekcjami w okolicznych parafiach. Nawiedzał szpitale, więzienia, domy ubogich, by nieść pomoc duchową. Alojzy zdawał sobie wszakże sprawę z tego, że zadanie to jest ponad jego siły i że należy zapewnić trwałość rozwijanemu dziełu. Dlatego podobnie jak święty Jan Bosko, zaczął sobie dobierać wśród wychowanków przyszłych kapłanów i wychowawców. Tak powstała w roku 1903 nowa rodzina zakonna pod nazwą Synowie Bożej Opatrzności, zwani popularnie orionistami. Z czasem powstała także gałąź żeńska. Następnie Alojzy założył zakon kontemplacyjny, który miał stanowić duchowe i modlitewne zaplecze dla podejmowanej działalności. Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich rzemiosła, przygotowywał do pracy na roli, tworzył internaty. Pełen troskliwości o zbawienie dusz, nie zapominał Don Orione także o misjach zagranicznych, zakładając placówki m.in. w Argentynie, Brazylii, Chile czy Urugwaju, by nieść pomoc włoskim emigrantom. Ksiądz Orione łączył aktywność z kontemplacją. Przeprowadził akcję ratunkową po trzęsieniu ziemi w okolicach Messyny oraz Reggio di Calabria w roku 1908. Na własnych rękach wynosił rannych, dostarczał żywność głodnym, starał się o dach nad głową dla bezdomnych, przygarniał do swoich domów sieroty. W rejonie klęski pozostawał 3 lata, mobilizując wszystkie dostępne dla siebie środki do niesienia pomocy. Podobną pomoc niósł w mieście Marcy, nawiedzonym trzęsieniem ziemi w roku 1915. Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo, że nigdy w niej nie był, ukochał ją za szczególną wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, kazał odprawić w intencji naszej ojczyzny nabożeństwo błagalne o ratunek dla niej. Przy ołtarzu kazał umieścić biało-czerwoną flagę. Duchowi synowie świętego Alojzego Orione rozpoczęli pracę w Polsce jeszcze za życia założyciela w roku 1923. Alojzy Orione zmarł nagle na zawał serca 12 marca 1940 roku w San Remo, powtarzając szeptem: Jezu, Jezu, idę. Jego ciało spoczywa w Tortonie, w założonym przez niego w 1931 roku sanktuarium maryjnym Matki Bożej Czuwającej, najważniejszym kościele orionistów.
Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w roku 1980, a jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 roku w Rzymie. Módlmy się. Boże, który sprawiłeś, że święty Alojzy Orione umiłował Chrystusa, Twojego Syna, nade wszystko w ubogich naszych bliźnich i dozwoliłeś, aby tę miłość wszczepił w serca młodzieży, dozwól i nam pełnić jak on dzieła miłosierdzia, aby wszyscy doświadczyli opieki Twojej świętej opatrzności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.